nadciśnienie tętnicze zasłużyło sobie bez wątpienia na miano skrytobójcy. Niemal co drugi Polak cierpi na tę chorobę. Nigdy w życiu nie badałam ciśnienia. A co pani wie na temat tej choroby? No nic nie mogę panu powiedzieć, nie wiem, bo ja jeszcze w życiu nie byłam chora, przepraszam. Dziękuję. Umówiłem się tutaj z panem doktorem Tomaszem Zdrojewskim. Rzeczywiście to jest najlepsze określenie. Nadciśnienie jest skrytobójcą. Nadciśnienie powoduje wiele szkód w organizmie, a my tego przez wiele lat możemy nie odczuwać. Tutaj w pewnej fazie w życiu musimy sobie zdać sprawę, że musimy żyć zdrowiej. Nie ma nic za darmo, musimy włożyć pewną pracę i nad tym pracować, po prostu. To znaczy, że ten boczek już jest dla mnie niedostępny? To znaczy, że gdzieś tam raz na miesiąc, jeśli mamy mocny charakter, to możemy sobie popuścić, ale tylko tak. Proszę powiedzieć, jak to smakuje? Bardzo smaczne, dziękuję bardzo. Mhm. W zasadzie, dbając o swoje zdrowie, musimy zdać sobie sprawę, że rozpoczynamy jednak jeść mięso chude. Ekler z masłem, banany. Amerykan, jabłecznik, parzony. Te węglowodany w tych ciasteczkach to bardzo ciężkie zadanie dla wątroby. Jeśli wrócimy do domu późno wieczorem, zmęczeni, głodni, najprościej zjeść kilka ciasteczek i humor się, nastrój poprawia, ale niestety nie tędy droga. Ramię, na którym mierzymy, powinno być ramieniem dominującym. Pan jest akurat mańkutem, mierzymy na ręku lewym. Zwykle tak to robimy. Każde dosalanie, obecnie solniczki na stole, jest czymś złym i działa przeciwko nam, podwyższa nam ciśnienie tętnicze. Absolutnie wynosimy to ze stołu i nie warto, nie warto. W tle mamy plażę, nad nami niebo, morze obok, pan doktor, ja, wszyscy gorąco zapraszamy do uczestnictwa w aktywnym, ruchowym życiu.